Jak pewnie wiecie, od dnia wczorajszego nowym trenerem klubu z Warszawy został Czesław Michniewicz. Zwolniony został Wukowicz przez słabe wyniki warszawskiej drużyny. I tak krótko, co o tym myślę. Zacznijmy od tego, że Michniewicz nie jest postacią bardzo anonimową, bo przedtem trenował polską młodzieżówkę do lat 21. I z tą młodzieżówką odnosił, może nie sukcesy, ale dobre wyniki. Ostatnie Euro, na którym Polska grała, U21, było naprawdę udane w naszym wykonaniu. Co prawda nie wyszliśmy z grupy, która była rzeczywiście dość trudna, ale było tego bardzo blisko. I tak naprawdę matematyczne szanse nas pogromiły. Tak naprawdę, czy ktoś z was spodziewał się, że taki mecz jak z Belgią czy z Włochami U21, nawet jeżeli chodzi o to, ale czy w takich meczach by ktokolwiek pomyślał, że będziemy wychodzili z nich zwycięsko? A chyba nie. No, z Hiszpanią no to wiadomo, że Hiszpania to jest pole rażenia dwa razy większe od naszego, ale widać było, że Michniewicz wie, co robi z tymi chłopakami. Przede wszystkim rozwinął ich. Przede wszystkim po tym Euro, między innymi na przykład Krystian Bielik zmienił klub, poszedł do Derby, Żurkowski poszedł do Fiorentiny. Wtedy było dużo chłopaków młodych, wymieniało kluby i ogólnie jakoś to tam było. Przede wszystkim, znaczy, czy mnie cieszy ta opcja jako kibica? Myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie tak, i ponieważ tak, ostatnie wymysły Legii to są zagraniczni trenerzy, którzy albo nie umieli nic dać, że nie, tak naprawdę tak. Przyszedł Jozak, przyszedł Klau Furić, przyszedł Sapinto, Wukowicz ostatnio, no to też był, to też jest zagraniczny, ale Wuko jest w warszawskim klubie taką dość ważną postacią i ostatnie miejsce jako trener to tak naprawdę no gwarantowało mu to, że nawijał to zaufanie ze strony Miodowskiego. Ale no właśnie, taki Sapinto. Typ, który, nie wiem, jego wywiady były po prostu, po pierwsze, że śmieszne czasami, to ta jego portugalska wizja w ogóle mi nie siadła. Portugalska wizja Legii w ogóle mi nie siadła. Jeżeli chodzi o Klau Furicie, no to był pewien okres, że rzeczywiście byłem taki, że może rzeczywiście to byłoby dobre posunięcie ze strony niego, że on jest trenerem, ale no później czas pokazał, że jednak nie. I później był, a wreszcie wcześniej był Romeo Jozak, który też nie był jakimś wybitnym trenerem, ale miał jakieś tam swoje. Jedyne, co mogę być wierszy, to tak naprawdę za sprowadzenie do mnie takiej ciekawej rewolucji. Z tym, że tak, no to jest, to było coś takiego, że sprowadzamy zamiast młodych, perspektywicznych Polaków, sprowadzili Czarnogórca, kilku Chorwatów, kilku zawodników, którzy tak naprawdę są tak naprawdę za granicy. I na przykład taki William Remy. W momencie przyjścia ja naprawdę byłem szczęśliwy, ponieważ był to zawodnik, który grał w średnim klubie ligi francuskiej, Montpellier, i przyszedł do takiej Legii. No to jest transfer, z którego oczywiście się bardzo cieszyłem, bo jednak taki zawodnik. Ale później, teraz tak naprawdę, kiedy głównym duetem stoperów w klubu z Warszawy jest duet Mati Wieteska plus Igor Lewczuk, no to Remy tak naprawdę wychodzi w momencie, kiedy któryś jest kontuzowany albo któryś nie może grać. I oprócz tego jeszcze miałem taki ból dupy teraz, ostatnio miałem, że kto był transfer zimowy, oczywiście to był to duży zimowy okienko Legii.
I wracam. To było to dużo okienko legi to zimowe i pograł pół roku i była oferta 4 miliony euro za niego z Fulham. Wtedy myślałem, że nie, że może nie, żeby niego nie przyjmować, że nie, że on się, że on coś tam pokaże, że on będzie, ale on stał się zawodnikiem, który, czy on jest w tym momencie legi potrzebny taki remi? Wiadomo, że trzeci obrońca jest potrzebny, ale wydaje mi się, że remi no, do Legii nie pasuje bardzo. Chyba, że się mylę, no to wiadomo, że się mogę mylić. Oprócz tego Antoli jeszcze był dobry transfer w sumie, tak teraz myślę, bo taki solidny zawodnik, zawsze na środek pomocy, kiedy inni nie wytrzymują. Eduardo to był, no oczywiście troszeczkę pomyłka, ale jednak biorąc pod uwagę wartość marketingową tego transferu, no to myślę, że warto było. A z innych transferów, no to no to nie było nic takiego, tak naprawdę jeszcze, no może jeszcze Wesowicz, który oczywiście tam czasami gra, bo nie teraz jest skontuzjowany, nie, jest, Danda jest skontuzjowany, no to no tak naprawdę co oprócz czego przyszło? Żydka Fu, który oczywiście coś tam gra w tej Legii, później tam zarobić na nim, na jego odejściu do Olympiakosu. Wyszło kilku innych zawodników, ale no ogólnie w Polsce ostatnio mówi się o tym, że w klubach są dużo zagranicznego środu i tak naprawdę Legia i Lech to są takie najbardziej powszechne przykłady. I tak naprawdę nie wiem, czy to Bałkany, czy to Liga Hiszpańska trzecia, to nie przychodzi. Ostatnio do Wisły Kraków przyszedł jakiś taki czeski obrońca, który też nie wiadomo, czy się sprawdzi. I w sumie tyle. Często się dla mnie smutne, że zapomniano w tym momencie o takich rzeczach, o zawodnikach takich w pewnym momencie naprawdę kluczowych, którzy rzeczywiście mieli dużo czasu w Legii i ten pobyt był dany, na przykład Malarz. Jest Zapinto zapomniany, ale w prawdzie Majeckiego, no to spoko. Radowicz, który też był całkowicie odesłany. Kilku innych zawodników. Może tych dwóch najbardziej, ale no, ale dobra, już skończmy ten temat. Jeszcze się cieszę jednej rzeczy, ponieważ jak już mówiłem, Michniewicz potrafił rzeczywiście rozwinąć tych zawodników młodych naszych i teraz tak naprawdę mając w składzie takich chyba piłkarza Rosołek, może Karbownik zostanie, nie wiem, zobaczymy, ale tu głównie tak, Maciej Rosołek czy Bartosz Lisz, to myślę, że oni by się spokojnie jeszcze rozwinęli pod okiem Michniewicza. I tego na to liczę. Bardzo, bardzo mocno na to liczę. Naprawdę liczę na to. I gdzie się cieszę, tak, bo w końcu Legia ściągnęła polskiego trenera, który nie sprowadzi znowu do swojego kraju ze szrotu po kroju Ricardo Sapinto, po kroju Luzaka, Klau Furicia, po kroju kogoś innego. Modlę się o to, modlę się o to, po prostu modlę się o to. Teraz ta Legia nie wygląda tak źle z tymi transferami typowo z Ligi Polskiej, gdzie przyszedł Rafael Lopez, przyszedł Nadynowicz, wypożyczony został teraz Joel Valencia, no to naprawdę myślę, że spoko wygląda, ale liczę na to, że się uda. I liczę na to, że Legia zagra w przyszłym sezonie w Lidze Europy, jeżeli się nie uda, no to będzie dupa, straszna dupa, ale no chciałbym, jeżeli Michniewicz potrafił wygrać z Belgią oraz Włochami na 16 lat 21, no to dlaczego nie miałby wygrać z, nie pamiętam z kim grają, ale no na przykład z taką klubem ligi, nie wiem, czarnogórskiej, nie wiem kto tam gra teraz, zobaczymy. To chyba tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie. Do następnego, cześć.